Cześć, mam na imię Weronika, mam 18 lat i uczęszczam do szkoły rolniczo-budowlanej w Lesznie, gdzie jestem na profilu technik weterynarii. Szkoła ta umożliwia mi rozwijanie moich pasji oraz wzbogaca moją wiedzę. Na zajęcia praktyczne uczniowie mają prawo przynieść swoje zwierzęta. Uważam, że jest to bardzo ciekawy sposób nauki, a w szczególności uczniowie bardzo chętnie chcą przychodzić na takie zajęcia. Podczas moich praktyk weterynaryjnych w klinice mogłam zobaczyć, jak naprawdę wygląda życie weterynarza. W dodatku zachęciłam się do tego, aby nie tylko zakończyć swoją karierę naukową na technikum weterynarii, ale również spróbować dostać się na studia weterynaryjne do Poznania, abym mogła dalej pomagać zwierzętom. W wolnym czasie trenuję swoje dwie kuski, Melkę i Felicjana. Chciałabym, aby w przyszłości nauczyłeś się ze mną prowadzić Goat Yogę, która by była świetną rehabilitacją dla dzieci niepełnosprawnych. Filmik z kuskami umieszczę Wam na końcu. Jeżeli chodzi o jeszcze technika weterynarii bądź lekarza weterynarii, to musicie wiedzieć, że ta praca jest strasznie trudna i wymagająca. Nie jest też to praca dla wszystkich. Dlatego jeżeli kochasz zwierzęta, ale masz słabą psychikę, to lepiej odpuść sobie ten zawód. Dziękuję wszystkim za uwagę. Mam nadzieję, że ten krótki filmik Wam się spodobał. Pozdrawiamy razem Was z Fredziem, no i do zobaczenia! Cześć, mam na imię Gosia, mam 19 lat i jestem uczennicą zespołu szkół rolniczo-budowlanych w Lesznie. Aktualnie jestem w trzeciej klasie technikum weterynarii i co mną kierowało wybierając ten profil? Przede wszystkim to, że zawsze byłam ciekawa, jak jest zbudowany i jak funkcjonuje organizm zwierząt. Dowiedziałam się tego m.in. na zajęciach z anatomii. Czy planowałam w ogóle dalszą edukację po technikum? Absolutnie nie. Twierdziłam, że tytuł technika wszystko załatwi, że dzięki temu właśnie nie będę musiała iść na studia. Mogłoby tak być, aczkolwiek zmieniło się to w momencie, w którym poszłam na swoje praktyki i miałam dostęp do pełnego sprzętu laboratoryjnego. Właśnie wtedy zrozumiałam, że praca laboranta jest tym, co chcę robić w przyszłości. Dlatego właśnie po tej szkole, po zdaniu wszystkich egzaminów, chcę udać się na Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, aby studiować biologię. Cześć, jestem Dawid. Chodzę do Szkoły Rolniczo-Budowlanej w Lesznie. Jestem na kierunku techniki weterynarii. Wybrałem ten zawód, bo chciałbym w przyszłości zostać zootechnikiem. Bardzo mi się ta szkoła podoba, mogę rozwijać swoje zainteresowania. Interesuję się produkcją mięsa i wyrobów produktów mlecznych. Mam dużą hodowlę królików. Nasza kadra nauczycielska jest bardzo dobrze wykwalifikowana i służy nam pomocą na każdym etapie naszej nauki. Odpowiada na nasze bardzo trudne pytania. Widzimy się w przyszłym roku szkolnym. Powodzenia!